czwartek, godzina 14. Dawid Chęć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Tczew Mówi. Dziś pytamy mieszkańców, jak minęły im wakacje, lato, no bo już, jak widzicie, aura nie najlepsza, już powoli zaczynamy jesień. No i oczywiście spytamy, co tam u mieszkańców, czy dobrze żyje im się w Tczewie, czy dobrze im się tu mieszka, czy jednak widzą coś do poprawy. Po pierwsze pytamy, jak lato. Już... No, lato już minęło, można powiedzieć, w tej chwili. Jutro mamy wrzesień. Szybko minęło, co? No, szybko minęło, zgadza się. Coś, jakiś urlop był, coś ciekawego? No tak jakoś, mówiąc szczerze, trochę było wolnego, ale przeleciało, nie? Przeleciało, no właśnie, to jest najgorsze. No i pytamy, no i teraz właśnie, czy dobrego, czy złego? Jak tam w mieście się mieszka? Czy coś do zmiany? Ogólnie w mieście bardzo dobrze. Ja tutaj jestem rodowitym tczewianinem, także... No, powiem szczerze, nie mam zamiaru nigdzie z miasta Tczewa się, że tak powiem, wyprowadzać. Natomiast no, troszeczkę wydaje mi się, że w ostatnim okresie czasu nasze miasto tak jakby, można powiedzieć, tak, takie przyspane jest. Tak, wie pan, zbliża się 22 i miasto śpi, nie? Tak, okay. tak można powiedzieć. Więc myślę, że trochę za mało rozrywki. Tutaj na bulwarze nad Wisłą powinny być jakieś koncerty. Więcej tego powinno być, więcej imprez. I Stare Miasto, no niestety od dłuższego czasu można powiedzieć, że... No mieszkańcy mówią, że trochę umiera. No dokładnie, Stare Miasto tak. Stare Miasto. Te dobre czasy, które były kiedyś, no to już w tej chwili tego nie ma. Bardzo dużo jest wszelkiego rodzaju tych różnych, można powiedzieć, sklepów, sklepików i tak dalej do wynajęcia i to widać gołym okiem. No tak, no niestety często... Tutaj trzeba byłoby naprawdę jakieś zmiany zrobić i tak ożywić tą starówkę. Ale myślisz, że pan, że jakaś pomoc dla przedsiębiorców na Starym Mieście? Ja myślę, że tak, jak najbardziej. Myślę, że tutaj byłyby wskazane wprowadzenie jakichś ulg. Mhm. I to na pewno by przyczyniło się do ożywienia starówki. Jasne. No to teraz w takim razie, skoro było źle, może jakieś plusy, skoro by się pan nie chciał wynosić z Tczewa? Plusy? No ja ogólnie jestem zadowolony z tego, że mieszkam tutaj, że tu się urodziłem, że mieszkam tu w Tczewie. Pamiętam czasy jeszcze komunistyczne, można powiedzieć, lata 90. A tutaj to, co w tej chwili jest, no to naprawdę bardzo, bardzo duże zmiany w naszym mieście, pozytywne. Czyli widać rozwój. Oczywiście widać. Chcieliśmy spytać, jak tam lato minęło, no bo już chyba ewidentnie po. Mi bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To co pan ciekawego porabiał? No na turniejach byłem, plażowej piłki ręcznej z okay. zawodniczkami Sambora. W lipcu, a w sierpniu na urlopie. Na urlopie. Wypoczęty? No, jak najbardziej. Sezon będzie dobry? Oczywiście. Oczywiście. Gdzie celujemy? To znaczy, akurat ja tam bardziej pracuję w grupach młodzieżowych, ale powiedzmy, życzę powodzenia pierwszemu naszemu zespołowi w rozgrywkach pierwszej ligi. No, ale ta młodzież też jest niezwykle ważna, no później będzie zasilać szeregi głównej drużyny. No, już bardzo dużo młodych zawodniczek z juniorek zasila właśnie szeregi seniorskiej drużyny, także współpraca układa nam się dobrze. Ścieżki rowerowe w Tczewie dobre? Bardzo dobre. Czyli można jeździć na spokojnie. Dziękujemy bardzo. Powodzenia w sezonie. Jak tam lato? Bo już chyba mija, już chyba koniec, już taka pogoda jesienna. Dobiega do końca powoli, ale tak średnio bym powiedział, średnio. Tak średnio. To dlaczego średnio? Szybko, nie? Też trochę. Szybko bardzo zleciało, a poza tym nigdzie nie wyjechałem poza Tczew. Nigdzie nie wyjechałem. A w Tczewie było co robić? Coś tam porabiałeś? Znaczy, poza siedzeniem u kolegi w domu to praktycznie nic. A może kolega chociaż fajny, to się nie nudziliście. Kolega jest w porządku jak najbardziej. Pozdrawiamy kolegę. No, no to powiedz mi, skoro lato średnio, ale przesiedziałeś całe w Tczewie, to jak ci się w ogóle w mieście mieszka? Bardzo dobrze, nie jest jakieś za duże. Mhm. Takie akurat, takie wszystko swoje, każdy się prawie zna. I to w sumie tyle. Okej, okay, to jest plus. A coś byś zmienił? Coś byś dodał? Dostajesz władzę, zamieniasz się z panem Pobłockim i... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Okay. Czyli jest dobrze jak jest? Jest dobrze jak jest. Powrót do szkoły zaraz? Do HAP-u niestety, ale jest powrót. Okej, okay, okej. Okay. I co tam, już wiesz co będziesz robił, co będziesz chciał robić? Coś. No idę na wykończeniówkę na zawód. Na wykończeniówkę. No. No to dobrze, teraz nie będzie tak gorąco, to nie będziesz się tak... Się tak I tak zazwyczaj w środku robimy, to... Okej, okay, okej. Okay. No to dzięki, no, powodzonka. No. Jak pani minęło lato? Lato? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ale szybko troszkę chyba, co? No szybko, szybko, ale piękne lato było. Szkoda, że się kończy. Szkoda. Co pani porabiała ciekawego? No,
Jeździłam troszkę tu i tam. Troszkę tu i tam, no. czyli podróżniczo. No dobrze, a jak się wraca do Tczewa w takim razie? Już pani wracała z tych wyjazdów. Ale jest sentyment mimo wszystko. Jest sentyment. Jest. Czyli dobrze się mieszka w Tczewie? Dobrze. Nic by pani nie zmieniała? No, niektóre rzeczy tak, ale nie będę mówiła za dużo. Okej, okay, miłego dnia, dziękujemy. Dziękuję wzajemnie. Cześć. No ale to musisz pomagać, prawda? No pomagam mamie. Pomagasz mamie. Powiedzcie, drogie panie, czy dobrze żyje się w Tczewie? Czy Tczew to dobre miejsce do życia? Tak, tak. Okej, czyli niczego nie brakuje, nic by pani nie zmieniały? No trochę rozrywki. Rozrywki więcej, okej. Okay. U ciebie też? Tak. Okej, czyli rozrywka. Coś jeszcze? Jakieś... Koncerty i w ogóle. Koncerty. A z wózeczkiem łatwo się idzie? Chodniki dobre? Tak. Okej, okay, no to miłego dzionka, powodzonka, pa pa. Byłem w i testowałem nowego hot doga, takiego fioletowego. Okej. Okay. Był taki dobry nawet, ale nie smakował jak taka pewna substancja niestety, ale... Aha, dobrze, w taki jeszcze sposób. Jeszcze mam do powiedzenia, że Tczew zaczyna być coraz piękniejszym miastem i wszystko... Wszystko dobrze? Tak, wszystko. A z jakiego powodu staje się coraz piękniejszy? Bo jest więcej sklepów i no w sumie to jest... A, że więcej sklepów, tak. Okej. Okay. A jak tam lato ci minęło? A nawet dobrze minęło, tylko tak troszeczkę nudno. Troszeczkę nudno, ale dobrze. Coś porabiałeś, gdzieś wyjeżdżałeś, czy tak, ciągle w mieście? Byłem w górach i wychodziłem ze znajomymi. Ze znajomymi, okej, okay, dobra. No to nie tak nudno, no jak ze znajomi byli, góry były. No tak, tylko że trochę nudno, bo zła pogoda czasami była i padało i musieliśmy się chować pod dachami. No dlatego chyba te lato jednak takie pogodowo średnie, nie? No. Okej, okay, czyli hot doga z polecasz? No polecam. Okej, no to dzięki wielkie, miłego. Dobre to lato było w tym bardzo roku. Bardzo dobre, za granicą dwa razy byłam. Ojej, no to ja, no to niektórzy to pożyją. Gdzie tam pani wyjeżdżała? Do Grecji i do Londynu. Okej, okay, no to za granicą to pewnie, w Grecji to lato na pewno dobre. A w Polsce jak już pani wracała, pogoda dopisywała, czy tak? W kratkę. No dobrze, a jak już pani była na tych wyjazdach, to trochę tęskniła za tym naszym Tczewem, czy... Wie pan co, tak właściwie pod koniec troszeczkę tak. Troszeczkę tak, czyli no. Tczew to fajne miejsce do życia? Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. No to... No, kto jakie tam predyspozycje ma, nie? Mhm, okej. Okay. Czyli coś by pani zmieniła, dodała tak ze swojej perspektywy? No nasz mąż lisewski, tak? Czy tczewski, jak to tam się nazywa. Mhm. To najbardziej w oczy tak się rzuca, prawda? Okej, okay, czyli to do załatwienia. Coś jeszcze? I tyle lat już. No tak, to długa no, sprawa. Park miejski też by się przydało trochę... Odnowić, odświeżyć. Odnowić, tak. Odświeżyć, okej. Okay. Amfiteatr powinien zostać, czy... Moim zdaniem nie. Pani zdaniem nie. Okej, okay, no dobrze, to dziękujemy, miłego bardzo dnia. Proszę, wzajemnie. Mi brakuje na Starym Mieście przede wszystkim tego, żeby przenieść znowu imprezy na Stare Miasto, żeby to miasto żyło i żeby na rynku się więcej imprez odbywało. Jakoś częściej, ja też proponowałem akurat prezydentowi, żeby być może wprowadził coś takiego, że dadzą dotacje do tych barów, restauracji, które są na Starym Mieście i na przykład zafundowali co tydzień, zasponsorowali jakąś muzykę jakiegoś i w ten sposób, żeby pomóc, żeby to żyło. Więc byłoby korzyść dla miasta, bo jednocześnie byłyby imprezy dla tych, którzy prowadzą restauracje, by się kręciło i te pieniądze by szły. Drodzy Państwo, kolejny odcinek Tczew mówi za nami. Pytaliśmy o lato, no i właśnie, pogoda nie najlepsza, zaczyna kropić wiele chmur, dość porywisty wiatr, także... No niestety, żegnamy się z latem. Mieszkańcy mówili, że dość krótko, ale całkiem przyjemnie, a co do miasta standardowo. Brakuje rozrywki. Tak twierdzą mieszkańcy. Czy to prawda? No może niedługo się przekonamy, sprawdzimy. Może ktoś wpadnie i przedstawi ofertę tego, co można w Tczewie robić.